Jakby halo? Ten... O! O. Ja wysyłam już karetkę, bo kobieta rodzi. Odbieram takie telefony codziennie. Odbyłej. Wypuść mnie z tej piwnicy, chloroform kurwa już nie działa. Dobra, uspokoiła się. Jak tam był ten człowiek, w sensie ten manekin, to powinniście zgasić światło, a zapalić tą świeczkę. A tak zrobiłem raz, tylko... Kurwa, warto by to zweryfikować, wiesz? To jest dobry tip. Dobra, przeszukaj to, a potem idziemy dobra, do manekina. Dobra, jak nic nie znajdę, to tak zrobię, to pójdę to zobaczyć, bo... Ej, a co jak można cieciowi podjebać klucze? Nie, raczej nie. No nie. Raczej wątpię. Ale to by było fajne w sumie. Ale on ma zbyt chujową inteligencję w tej grze, żeby z nim wchodzić w interakcję. Z nim się wchodzi w interakcję tylko w jeden sposób, napierdala cię pałą. A co jak będzie kurwa gdzieś podpowiedź na przykład między tymi książkami kurwa? To było... Nie, było, byłoby takie wiesz przybliżenie. No, albo... Przybliżenie by było. Albo by świeciło po prostu. Świeciłoby jak psu jajca by świeciło, dokładnie. Tu się wraca. A, okej. Okay. A, jeszcze tu jest kot. Ja pierdolę. Czekaj, nie, muszę wybrać coś normalnego. Myślałem, że się otworzyło. Myślałeś, że będzie głos, że wyskoczy z drzwi ta laska, która dzwoniła? Ja bym się nie zdziwił, jak gdzieś miałby kod kurwa 0700 do swojej kanciapy. Pytałeś, to jest jego kanciapa. Wow. Ej, może? Ej, nie byłem tu. Chyba nie. Wiesz co, jest najgorsze, że tu może być jakaś podpowiedź, a mi się tego nie chce kurwa no. Czytać. Nie wiem, opowiadaj o swoim dzieciństwie, będę czytał. Dobra, nie, nic tu nie ma, no póki co. Nie wiem. I? Jest! Kurwa, klucz wszędzie. O! O, leć, super, kurwa. Dalej, ręko gadżeta. A... To super. Tylko pokazuje... Że to jest wjebane tak domyślnie wszędzie. Tak. A tam nic nie ma. Impreza. Wow. Czyli pokaż co? Pokaż mapę na chwilę. A, to jest biuro dyrektora. Okej. Okay. No, czyli może tego ciecia. My potrzebujemy klucza. Czytaj kurwa, bo ja nie widzę. Tłumacz mnie. Możesz znaleźć świeczkę? Nie wiem, w którym momencie to było napisane najgorzej. Najgorzej. Opóźnienie o 2,5 godziny. Gdzie była ta świeczka? To było tu na pierwszym? Tu chyba, nie? Nie, tu. Nie. Kurwa. Nie pamiętam. Chyba jeszcze wyżej. No nie, drzwi były na pewno otwierane bliżej. Najgorsze jest to, że ja mam taką pamięć, że nie wiem co... O kurwa! Od razu mamy kod gotowy? Nie, spoilery! Ciecz! No nie! Bije! Nie mogę wyjść, zablokowałem! Kiedy ostatni raz zapisywałeś? Oj, tam to nie było daleko, przebiegnę. Ale achievementy żeś dostał. Super. A wiesz, że mnie kurwa zablokował? Nie mogłem no wyjść. No właśnie widziałem. Nie mogłem wyjść. Spoilerinio! Gdzie jestem? Kurwa mać. A nie, save'owałem raz. Raz. Dobra, spokojnie, jest dobrze. Dużo się nie stało od tamtego momentu, najgorsze, nie. Że nie wiadomo co. Nie, nie zapisałeś wtedy? Zapisałem. Nie, musiałem zapisać. Czekaj. Dobra, chuj, gram. Jakoś to będzie. Na szybkości. Mikołaj przyszedł.
Wow. Prezenty. Czekaj, trzeba, może będziemy mieli ciasto. Cześć, serio kurwa nie zapisałem po tej akcji? No właśnie na to wychodzi, że nie. Nie zapisałem. To też mi się wydaje, że zapisywałeś, ale... Wiesz co, jednak był nowszy save jednak. Nie wiem czemu wczytało tamten. Nawet tamtego save'a nie ma. Nadpisałem ten stary, a wczytało mi stary. Na początku. No po zgonie. To było zbagowane jest. Zbagowane gówno. Dobra, idziecie ci uprzejmij kontrolę. Ja wracam. Jak się w to gra? Sadem. Jak Michael Jordan. A biega się shiftem? Tak. Kurwa mać! No nie! Won mnie stąd! Nie patrz się tu. Nie patrz się tu. Ty jaka akcja. Siadaj, popczaj. Minęło? Nie, spierdoliłem przed ciociem, no ale dostałem po pysku. Nie. Ale oprzej to. Jestem w tym pokoju z tym palnikiem Bansena, nie? Spierdalaj. Za gówno. Już pamiętam co trzeba było. O co chodzi, co? Jaką piłką? Bo w tym składziku z tym dzieciakiem była jedna piłka. Taka sama jak w tym koszyku. Futbolowa w sensie? Tak. Ale jest tempy. Elo yo. Oho. Boże, jak my wolno przechodzimy to. Wiem, ja mam wrażenie, że nasz progres jest kurwa zerowy praktycznie. Może po prostu muszę biegać obok niego. Tak, miejmy wyjebane na ciecie. Jestem za tym. Pierdol się! Jaki jedno. Czekaj, teraz idę... Na pewno nie na dół. Ja mi wkurwię, bo on tak jakby automatycznie wie, że ja gdzieś jestem. Mhm. No. Serio? Panie, to jest dopiero opanowanie. O chuj. No zaraz umrzemy, czy co? Umrę? Na zawał? Wypij soję. Ile mam? 3. Tak lekko pomogło. No kurwa, nie mam, będziemy tak bił. Jesteś głupi. No, to jednak on jest głupi. On jest mega inteligentny, bo wie gdzie będziesz, ale jest na tyle głupi, że schowasz się kurde przed jego oczami do kibla i on ci już tam nie znajdzie. To jest wkurzające. No, on jest zjebany po prostu. O fuck. Jakie to są głupie achievement. No. O, co to? O. Dobra, się cieć. O, to jest to. Dobra. Możesz zamknąć drzwi, żeby było pewniej. O, i tam już, chuj. I co, i... No i co z manekinem? Wcześniej Werka pisała patrz na manekina. Więc nie wiem, kurwa, o co chodzi. Patrzę. I co tu jest? A o co chodzi z czuję, tym? Czuję, że zdaliśmy się strollować. O co chodzi z tym gównem? Nic nie ma.
A, tego nie podniosłem, wow. A tu nic nie, to jest kolejna chujowa rzecz. Nic nie daje. Jestem ciekawy, czy my to jakkolwiek skończymy, bo to jest środek. Ale ta gra mi się wydaje być tak kurwa nielogiczna. No. Ja nie wiem nawet kurwa czego się tu złapać. Wow. I to nie chodzi o to, że kurde byśmy oczekiwali, nie wiem, prowadzenia za rączkę, ale no bez przesady to kurde nędzy. Aha. Powinien ruszyć na ciebie. No... Kurwa nie. Jestem za brzydki, że mnie kurwa manekin chciał. Biedny manekin. Zobaczył mnie i kurde jak... Zamieniłem go w kamień. O. Wow, manekin, dzięki. Wow. Dzięki za wystranie monety, typie. Ej, kurwa, co? Dawaj monetę. Nie ma. Nie czaję. Kurwa, ja nie wiem, o co tutaj chodzi. No podeszli filmik. Zobaczymy. Ej, kurwa, co? O. Kamera tu jest. No były wcześniej kamery? No były, ale... Chyba były, ale... Może nie o itemsu. Co chcesz? Kurwa, nie wiem co zrobić. Kamery powinny działać. Czyli czegoś nie zrobiliśmy, skoro nie wiem. Nie weszliśmy do tego pomieszczenia dyrektora czy coś, bo tam są kamery. Tam no masz... dobra, ale to teraz pytanie... Jak tam wejść? Skąd mamy wziąć kurwa kod? Do biura dyrektora. No nie wiem, no właśnie nie wiem. Jedyna rzecz, którą mamy, to te okulary. I to wszystko. Dwa. Tak, to jest jak zjebana przygodówka. Że jest wkurwiającym cieciem. Tak, który cię goni i tracisz czas. Okej, wysyłam Discord od tego momentu. To czajmy tutaj, już nie będziemy odpalać na tym. Tak, biegnij, kurwa, nie zesraj się, no nie. Czemu on biegnie? Czemu? Ja pierdolę. Czekaj, dobra. Chryste, wiesz jak ja bym chciał mu przyjebać pało w łeb? Domyślam się, sam bym go zajebał. Nie, wiesz co jest najgorsze? To jest właśnie problem. No. Ta gra przez to, że on tak często wyskakuje, przez to, że on jest tak wkurwiający, ona przestaje być jakkolwiek straszna, tylko robi się wkurwiająca. Mhm. Jest go po prostu za dużo. Pytanie teraz, czy ja muszę biec do kibla? Czy mogę go zgubić normalnie, bo nie wiem. Dobra, coś mnie nie łączy. Straciłem czat. Jest chujowe. Kurwa, to jest... Kurwa, straciłem czat, nie wiem co było wcześniej pisane. W trakcie jak sprawdzałem ten filmik. Wyjebało mnie z aplikacji. Ej, obczaj to, on zawsze wie gdzie ja kurwa jestem tak dokładnie. Usłyszy pierdnięcie i biegnie kurwa, biegnie, nie? Myślę. A jak się schowam tylko w kiblu, nawet na jego oczach, to nagle jestem kurwa niewidzialny. Właśnie o tym mówię, on jest inteligentny, dopóki nie schowa się na jego oczach. Nawet nie jest inteligentny, on jest zjebany praktycznie. No dobra, no. Po prostu on kurwa, nie wiem, widzi przez ściany. Tak mam wrażenie, że ta gra na tym poziomie, to jest gra o siedzeniu w kiblu.
Dobra, następnym razem masz od... Co? Zabili. Jak on tu przyjdzie? No patrz. No patrz to! O. Ja pierdolę. Jezak, on mnie wkurwia. Przed... Zrobiłem trzy kroki i drzwi otworzyłem. No idź w chuj. Co za typ. Kurwa, nie chciałem tego... Poszedł? Bo już nie wiem. Czy stoi za drzwiami i czeka, aż wyjdziesz? Stoi za drzwiami. No. No. O! Ty, coś tu jest. Myślałem, że on się ruszył. A nie, no to było. To widziałem. To było wcześniej. Znalazłem to. No, rusz w dupę. No. Ej, ruszył dupę, cieć. Czy on słyszy, jak ja chodzę, czy o co tu chodzi? Nie wiem. Chuj, dawaj salucję. Nie wiem. Mogę tak łazić do usranej śmierci. Przydałaby się konsola jakaś w tej grze, żeby można było wyłączyć ciecia. Jak on jest na dole, to go pierdolę. On już tu do ciebie biegnie. Dobra, schowam się tutaj. O, biegnij, biegnij, kurwa! Gracie. Ja nie znaję Polski. Nie rozumiem. Pewnie znalazło u kogoś gameplay z tego. Mhm. Kurwa, nie wiem, czy ja mogę wyjść, czy on po prostu nagle mu się włączy radar w dupie i stwierdzi, o, jest. Co? No, że znajdzie mnie cieć, kurwa, bo mu się radar w dupie włącza, jak wyjdę z kibla. Idę na kucaka jebać. I tak całą grę. Czekaj, to było tu? Tak. Tak. Czy ja nie wziąłem klucza z dołu? Czy mi się wydaje? Czy wziąłem? Pamiętasz, to jest chyba single use item? Nie wziąłem. Nie, nie wziąłeś. No ja pierdolę. A dostałem pał po pysku? Chyba nie. Nie, a czekaj, wczytałem? A, wczytałem, bo zginąłem. Już zapomniałem, że zginąłem, kurwa. Jebać to. No nie zgasił. Okej, teraz tam idę. I cieś tam będzie. I tam ma być niby kurwa ta cała zagadka jebana. No to chcę to zobaczyć. Czy ja po prostu nie zauważyłem tego, czy to jest jakieś pierdololo? Bo nie wiem. Wszystko się wyjaśni. To? Czy to? Kurwa, jego mać. Wejdzie tu, jak nic. Kurwa, on tu w ogóle wbiegł, jak chuj.
Ja ci mówię, to jest symulator siedzenia w kiblu. No tutaj jestem, tak? To jest student device. No. No tak. No jest to, ale tutaj nie ma żadnych znaków na nic, kurwa. No nie ma. Czyli ta zagadka? Czy o czym on pierdoli? Czy ja czegoś nie widzę? Może chodzi o to, o tą szafkę. To? No kurwa, koreańskiego nie umiem czytać. I zobacz na górę szafki. Szafki wielkiej. Co to jest? Na lunchbox. Kurwa, już myślałem, że to coś ważnego. Wow. Czyli ta zagadka nie ma sensu dla osób, które nie znają kanji i dla tych, które... Nie, nie wierzę w to. Co to jest za jak, gówno? Czy jak była... Jak było zapalone światło, to tego nie było? Nie wierzę, kurwa. Ale mam ochotę wziąć tego gościa, co to wymyślił i tak go, kurwa, kopnąć w dupę, ale tak bym go z laczka jebnął, żeby, kurwa, nie usiadł przez miesiąc. Ja bym po prostu w dupę wsadził tą pałę, którą nosi dzieć. Ja pierdolę. Weź odpal jeszcze raz światło normalne i zobacz, czy tego nie widać. Teraz też tego nie widać. To musi być zgaszone światło i muszę powiedzieć... Jaki to ma, kurwa, sens jebany? Ja pierdolę. Co za gówno? Proponuję zesrać się na ścianę, może się pojawi wskazówka. Ja, ale się wkurwiłem teraz. Wiesz, że to jest gorsze od... Fluorescencyjne gówno. O ile oryginał był, kurwa, trudny, bo był po koreańsku cały, to ta gra nie ma, kurwa, jebanego sensu. Tak. Ta gra, pomimo tego, że jest po angielsku, nie, nie ma jebanego... Jest gorsza, kurwa. Bo myślisz, że coś rozumiesz. Ja wolę robić horrory ze światłem. Zgasimy światło, to nie będzie widać naszej mordy. Nie, wiesz co, nie to... Ale dobra, ale obszar to i tak jest po chińsku, kurwa. I każdy znaczek znaczy teoretycznie not, tak? Coś tam, not, coś tam. No. Jesteś w stanie przeczytać cokolwiek z tego? To wygląda jak minuta. To wygląda jak... Chyba miecz. Ale nie, tak to nie ma sensu. Albo siła. Nie, miecz. To jest dzień. To jest... Usta. To jest... Nie jestem pewien. Wygląda jak znaczek pocztowy. Nie, trochę inaczej. To jest mały. A to nie mam pojęcia. Ej, to i tak nie wiem, o co tutaj chodzi. To nie ma sensu. To jest minuta, 100%, nie? Minuta? Ej, kurwa, to nie ma sensu. To i tak, nawet tak mniej więcej wiem, jestem w stanie przeczytać, kurwa, część tych znaków, to nie wiem, o co w tym chodzi. O! Tu jest kod czteroliczbowy. No dobra, tylko że trzeba coś z tego rozumieć, kurde. Chyba, że trzeba te znaczki dopasować, kurwa, jakkolwiek. Nie wiem, nie mam pojęcia. W ogóle widoczne jest z drugiego końca sali. Chuj. No nie, to nie ma takich znaków. Dobra. To jest jakaś ósemka. Aha, na tej zasadzie myślisz, że to jest. Tak, że... Ale... Nie... Osiem? Czyli to jednak osiem? Właśnie to nie wygląda na osiem. Dobra, wydedukuj. Dawaj, Sherlock Holmes. Osiem? Nie. No nie wiem, osiem. Chuj. Leć. Idę, muszę, kurde, porobić za nosi browara. To weź mi od razu przynieś. Spoko, jaki chcesz? No ten ostatni. To jest, a to twój ostatni. A daj, czekaj, gdzie jest otwieracz? No, dobra. Ta zagadka jest ponad moje, kurwa, siły. Co to znaczy? Czy to jest matematyczna zagadka?
Co? Rozlikowałeś coś? Nie. Jaki szczęśliwy. Kurwa, zupełnie nie wiem, o co w tym chodzi. Ale Amerka? Coś ogarnęła, czy nie? Coś pisze, ale nie wiem, o co jej chodzi. Ósemka, dalej, wyszukujesz znaczki. Dobra, no, sobie się prawo. No widzę znaczki. Kurwa, nie wziąłem otwieracza. To jest chyba, kurwa, najgorsza zagadka, jaką widziałem. Dobra. Albo naprawdę... Panie, usiądź sobie, masz piwo. Znaczy sok z buraczków. Gdzie ci idzie? Wejdzie tu. Poczekaj chwilę. Dobra, nie, poczekaj, Werka, nie, jeszcze, niech nie. Werka nam poda kod i ja spróbuję stwierdzić, czy to kurwa ma sens. Czybym do tego doszedł. Nie, inaczej, Werka, zanim podasz kod, powiedz, czy widziałeś jakąś solucję albo gdzieś jakieś możliwe warianty, czy sama to wykminiłaś? Właśnie. Czy my jesteśmy głupi? Niech nam Werka powie, czy ona rozumie sens tej zagadki, czy po prostu przeczytała kod. Bo następny razem będziemy grali z udostępnianiem ekranu Werce i z nią na słuchawkach. To będzie Werka, to nasz konsultant. Podobny. Dobra, wyszukujesz znaczki podobne, okej. Okay. Podobieństwo. Ale widzisz, ja jestem spaczony, bo ja te znaki mogę przeczytać, kurwa. To ta gra już podwójnie mnie robi w chuja, to już dwa kutosy mam. Dobra, podaj do tej tablicy, panie. Ty musisz na to spojrzeć okiem łysego i stwierdzić, kurwa... Panie, którym okiem? I stwierdzić, o co w tym chodzi. Dobra, chodzi. Ósemkę wykminiłem, że tam jest coś, o, taki daszek. No, daszek, no. To ja bym powiedział, że to jest 8. O, no, że dobrze, 3, kombinujesz. 8, 3. A nie 4. Czek, cicho. No. Czek, czy trójka jest dobrze? Zapisuj sobie. Kurwa, no to teraz tyle najebanych rzeczy, że nie wiem, gdzie jest kartka. O kurwa, ten ostatni jest... A już kurwa rozumiem to gówno, Jezu! To jest tak, pierwszy znak bez tego drugiego, czyli wycinasz tą drugą... O Jezu! Jakie to jest chyba... Dobra, to zaraz. To tak. 8... To jest mnie 3 czy 1? Nie, to wtedy będzie 1. No właśnie. Bez tego, czyli to będzie 8... Kurwa. 8... 1... 1... To bez... Dwa. I ten ostatni, bez tych, czyli to jest ten kwadrat jakiś taki? Cztery chyba. Chyba cztery. Nie, właśnie nie, czwórka. Dobra, cztery chyba, no czyli będzie 8, 1... Dwa, cztery. Dobra, idę to sprawdzić. Mam zrobić screenshota? Jezu, to jest zagadka, która jest tak kurwa głupia, że jej nie wykminiłem. A może jestem aż tak głupi? Są dwie opcje. Ale się ucieszyłem. Mój wewnętrzny ja z wodogłowiem podskoczył do góry i klasnął nogami. To ja klasnę brwiami. Ja pierdolę! O, klaszczę brwiami, ale się ucieszyłem. Żresz coś z tego, czy nie? Nie. O chuj, to tu stoi. Mam za słodkie soki. Dawaj mnie to. Ej kurwa, to było... Nie wiem, jak to skomentować? O pani. Kurwa, ja wracam do tego motywu, że ja uważam, że to jest zagadka, która ma sens w głowie osoby, która to stworzyła, albo ma sens, jak ktoś już wie, o co tu chodzi. Ale to jest tak kurwa nielogiczna zagadka, tak na pierwszy rzut oka. Jest taka z dupy. Znaczy jestem ciekawy, bo tak. Jeżeli dla osoby takiej jak ty, która zna kanji. Tak, to miałem takie... To czy w ogóle te znaki jakkolwiek na tablicy, nie ten na kartce, tylko na tablicy, miały jakikolwiek sens? Czy nie? No nie mówiłem, czy to jakieś tam usta, miecz, jakieś takie pierdoły. Czyli zero po prostu, nine. Null, nicht. Zero. To tak jakbyś kurwa napisał po polsku, nie wiem, na przykład A, małe A, minus kurwa, albo nie, na przykład musiał być on, minus ogonek kurwa. I byłoby, o, to jest zero kurwa, wo, nie?
No, okej. Okay. To ma jakiś sens, niby. Ale, nie wiem, wkurwiło mnie to. Tak gdzie? A idę tam. Na dół idę. Gdzieś tu jest? Kurwa! A dobra, wyroluję go. Wyrolo go. Spójrz wodę, skurwysynu. I... Rage mode activated.